Już kończy karierę. Ta moja kariera była tak bogata i tak bujna, że ja z wielką świadomością podjąłem tę decyzję i myślę, że też dlatego, że zawsze moim marzeniem było, żeby zakończyć wtedy, jak będę w formie. To jest nasza wiadomość dnia, w zasadzie wiadomość roku. Dobry wieczór, Jacek Kurowski, zapraszam na sport. Spekulacji było sporo, teraz mamy już pewność, to już jest koniec. Adam Małysz oficjalnie ogłosił zakończenie sportowej kariery. Zrobił to tuż po konkursie na dużej skoczni na Mistrzostwach Świata w Oslo. Ostatni skok Małysz odda 26 marca w Zakopanem. Przenosimy się do Oslo, tam jest Bartosz Heller. Witaj Bartek, to ty rozmawiałeś z naszym mistrzem już po konkursie. Powiedz, kiedy Adam Małysz już podjął tę decyzję? Powiem szczerze, Jacku, wciąż trudno mi przyjąć do wiadomości to, co usłyszałem faktycznie po drugiej serii konkursu w Oslo, ale cóż, bądźmy szczerzy, ten moment musiał kiedyś przyjść. A kiedy Adam podjął tę decyzję? No właśnie, w tym punkcie zaskoczył nas również nasz mistrz bardzo mocno, bowiem wyznał przed naszymi kamerami, że tę decyzję podjął tak naprawdę jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi w Vancouver. Posłuchajmy teraz raz jeszcze najważniejszych słów tej zimy. Teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata. Ta moja kariera była tak bogata i tak bujna, że ja z wielką świadomością podjąłem tę decyzję i myślę, że też dlatego, że zawsze moim marzeniem było, żeby zakończyć wtedy, jak będę w formie. Do końca sezonu będę skakał i 26 marca zapraszamy do Zakopanego na podsumowanie tego, co było w mojej karierze. Myślę, na super zabawę, no bo to jest na pewno ciężka chwila do mnie, ale również i dla kibiców, dla rodziny. No właśnie, zmartwionych kibiców pocieszę, że Adama zobaczymy tu jeszcze w konkursie drużynowym, zobaczymy oczywiście w konkursie Pucharu Świata i o czym sam Adam wspominał, zobaczymy go 26 marca na wielkim beneficie w Zakopanem, który pokaże Telewizja Polska. Do Oslo. Za chwilę wrócimy, ale teraz słów kilka o naszym multimedaliście. Adam Małysz od prawie 15 lat, niemal w każdy zimowy weekend podnosił nam adrenalinę. Trudno go będzie zastąpić. To przecież jeden z najwybitniejszych skoczków świata, jeden z największych polskich sportowców. Wszystko się zaczęło i skończyło tu w Oslo. Oto 19-letni Adam Małysz na starej Holmenkollen. 15 lat temu odniósł tu pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Gdy wchodził na podium, pewnie nie myślał, że przez następnych 15 lat zdobędzie 4 olimpijskie medale. Niech cię to niesie daleko, 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 daleko! Wystarczająco daleko! Do tego przywiezie 6 medali z Mistrzostw Świata. Pięknie, pięknie i znowu najdalej! I można powiedzieć, tutaj latał nasz mistrz świata. Do tego będzie się cieszyć z 4 kryształowych kul i 39 wygranych pucharowych konkursów. Brawo! Brawo, Adam! Dzięki niemu byliśmy dumni, zanim chciało się jeździć w najdalsze zakątki Europy. Z Warszawy, z Sieradza, z Gdyni, z Krakowa, ludzie są z całej Polski. Warto było. Małysz to najbardziej utytułowany skoczek w historii Mistrzostw Świata. Mundialowe żniwa rozpoczął 10 lat temu w Lahti. Jest! Proszę Państwa, fenomenalny skok! Dziękuję bardzo, jestem również bardzo zadowolony i myślę, że wreszcie ci Polacy, którzy byli zawiedzieni po dużej skoczni, teraz są szczęśliwi. Byli, z każdym rokiem coraz bardziej. Jako jedyny Polak wygrał turniej 4 skoczni. Dla Austriaków i Niemców to był szok. Die Frage war, warum ist er so überlegen? Dlaczego jesteś taki spokojny? No bo jeszcze do mnie to nie doszło, że wygrałem. Cały Małysz. Skromny i jednocześnie świadomy swojego wielkiego talentu. Adam Małysz, 4-krotny mistrz świata, potrójny wicemistrz olimpijski, zdobywca 4 kryształowych kul Pucharu Świata. To krótka lista jego największych sukcesów. Bartek, to w świecie skoków Adam Małysz był ikoną. Absolutnie tak. Dla wielu trenerów, zawodników, którym przekazaliśmy tę informację tuż po zakończeniu konkursu, była ona równie ważna, jak nieważniejsza niż wyniki samego konkursu. A naprawdę najważniejsza była dla Hanu Lepisto, jeden z najsłynniejszych trenerów świata. Dziś wiemy, to kończy karierę wraz z Adamem Małyszem. Wiecie, co jest w nim najwspanialsze? To, jaką jest osobowością. To chyba najbardziej kochany skoczek w historii tej dyscypliny. W naszym środowisku nie znajdziecie nikogo, kto powiedziałby o nim złe słowo. Było wręcz tak, że gdy jakiś zawodnik sam nie mógł wygrać, to z reguły życzył tego zwycięstwa Adamowi.
Jestem szczęśliwy i dumny, że mogłem skakać z najlepszym zawodnikiem w historii naszej dyscypliny. Każdy pojedynek był dla mnie piękny. Adam jest wyjątkowym człowiekiem. Gdy debiutowałem w Pucharze Świata, podszedł do mnie jako jeden z pierwszych i powiedział: jesteś dobry, poradzisz sobie na pewno. Każdy sportowiec ma swój czas, a ci najlepsi dobrze wiedzą, kiedy ten czas mija. Może już rzeczywiście nadszedł czas na Adama Małysza? Musimy uszanować tę decyzję i zapamiętać go jako genialnego sportowca, czasami nie do pokonania. Dla niej był najlepszym skaczkiem świata, mówi Gregor Schlierenzauer. I jak tu nie lubić nowego mistrza świata na dużej skoczni? Zaskoczenie i niedowierzanie, czyli świat skoków o końcu kariery Adama Małysza. Dobry wieczór, Jacek Kurowski, zapraszam na serwis sportowej Jedynki. Przespał się z decyzją, zdania nie zmienił i jak zapewnia, już nie zmieni. To jest ostatni sezon Adama Małysza. Reakcje w Oslo na oświadczenie mistrza z Wisły były różne. Jedni kłaniali mu się z uznaniem, inni z trudem powstrzymywali wzruszenie. Mimo że decyzja Adama Małysza była przewidywalna, wiedziałem o tym od dawna. A samego mistrza po jej ogłoszeniu nie opuszczał dobry humor. Ale was wkręciłem, nie kończę. To w świecie skoków zapanował smutek. To nie jest dobra informacja. Adam jest ważną postacią naszego środowiska i jednym z najwybitniejszych skoczków. Będzie nam go brakowało. Na treningu przed jutrzejszym konkursem drużynowym pojawiło się ledwie 20 skoczków, ale zaskoczonych wciąż nie brakowało. Niemożliwe. To nie do wiary. Chciałem jeszcze z nim powalczyć. W Sochi. Ale nie powalczy. Orzeł z Wisły dołączył już bowiem do Galerii Sław. Zdejmuję czapkę przed Adamem Małyszem, ponieważ jest jednym z najlepszych skoczków i ludzi, jakich poznałem. Mnie pozostaje zatem zrobić na koniec dokładnie to samo. Z Oslo dla sportu, Bartosz Heller. Jutro konkurs drużynowy na dużej skoczni, oczywiście z Adamem Małyszem. Także jutro ostatni bieg na mistrzostwach Justyny Kowalczyk. Ale dziś Norwegia żyła rywalizacją męskich sztafet, 4x10 km. Zgromadzeni w lasach Holmenkollen kibice mówili jedno. Jesteśmy tutaj, bo chcemy zobaczyć, jak Norwegowie biją Szwedów. Nie lubimy Szwedów. Marzenie milionów spełnił piorunującym finiszem Peter Nordhuk, a na mecie jeszcze odwiecznych rywali zawstydził. W sprincie to Hellner przejechał przede mną na jednej narcie. Teraz była moja kolej. My też mamy jedno marzenie, by jutro Justyna Kowalczyk, tak jak w Libercu i Whistler, znów wygrała narciarski maraton. Trzeba walczyć. Dlatego jesteśmy sportowcami, że walczymy. Ostatni wieczór przed walką spędzi czytając opowieść o mistrzu długich dystansów Emilu Zatopku. Oby jutro też była niedościgniona. Kowalczyk zajęła trzecie miejsce w kończącym jej występy w Oslo biegu na 30 km stylem dowolnym. Wygrały Norweżki. Teresa Johaug przed Marit Bjergen. Przenosimy się do Norwegii, gdzie jest Sebastian Parfianowicz. Wygląda na to, że Teresa Johaug pogodziła dwie wielkie rywalki. No tak, gdzie dwie się biją, tam Teresa Johaug korzysta. Tak najkrócej można podsumować ten królewski maraton. Maraton, w którym Justyna Kowalczyk broniła złotego medalu z Liberca, ale błyskawicznie przekonała się, jak trudne to będzie zadanie. Od początku rywalki deptały Justynie po nartach. I to dosłownie. Raz Polka nawet upadła. Do 15 kilometra trzymała się jednak dzielnie, ale wtedy... Teresa Johaug co chciała pokazać, kto tu jest najsilniejszy na podbiegach. Tempo narzuciła nieludzkie. Z tyłu została Justyna. Szans nie miała też krocząca od złota do złota Bjergen. I tak jestem szczęśliwa, bo złoto znów jest norweskie, a Teresa była dzisiaj niedościgniona. 44 sekundy przewagi nad Bjergen, 1,5 minuty nad Justyną. 22-letnia Norweszka nie pozostawiła złudzeń. To fantastyczne. Nawet w snach nie przypuszczałam, że zdobędę złoto tu w Holmenkollen. Tempo Johaug tłumaczy, dlaczego rywalki mówią na nią maszyna do szycia. Dziś wyszyła złoto.
czyli maszyna do szycia Johaug plus maszyna do wygrywania Biergen, i wszystkie złote indywidualne medale w rywalizacji kobiecej zostają w Norwegii. Właśnie przed chwilą w centrum Oslo Therese Johaug po raz pierwszy w karierze wskoczyła na najwyższy stopień podium, a Justyna Kowalczyk opuści Oslo z dwoma medalami srebrnymi, jednym brązem i odrobinką niedosytu. Wiem, że oczekiwano ode mnie złota, wiem, że sama byłam przygotowana na naprawdę dobre bieganie, co mam nadzieję wszyscy tutaj zobaczyli. Bardzo się cieszę z rezultatów, które osiągnęłam. Troszkę żałuję tej dziesiątki klasykiem, znaczy żałuję, chciałabym, żeby się troszeczkę inaczej skończyła, bo byłam bardzo blisko. Ale summa summarum, jeżeli ktoś by mi dał w ciemno takie miejsca i takie biegi przed mistrzostwami, przyjęłabym bez problemu. Podkreślmy jedno, Mistrzostwa Świata w Libercu, Igrzyska w Vancouver i teraz Oslo to już trzecia, kolejna wielka impreza, którą Kowalczyk kończy z trzema medalami. Oprócz biegu i medalu Justyny Kowalczyk wydarzeniem był ostatni występ Adama Małysza na Mistrzostwach Świata. Nasza drużyna zajęła piąte miejsce na dużej skoczni, ale konkurs zakończył się po pierwszej serii. Trochę szkoda. No tak, wielce kontrowersyjna to była decyzja, o czym za chwilę Bartosz Heller. Ja powiem tylko, że my mamy żal podwójny, bo po pierwsze była szansa powalczyć o coś więcej niż piąte miejsce, a po drugie wiatr na spółkę z jury trochę brutalnie przerwali nam to pożegnanie Adama Małysza z Mistrzostwami Świata. Choć na Holmenkollen wiało od samego rana, tu treningowy skok Andersa Jakobsena, decyzja o odwołaniu drugiej serii była co najmniej kontrowersyjna. Jeśli się decyduje na to, że rozgrywamy konkurs w takich warunkach i warunki nie ulegają pogorszeniu bądź poprawieniu, one były cały czas takie same, tak samo trudne, nic nie stało na przeszkodzie, aby drugą serię rozegrać. Złoto z rekordem skoczni Andreasa Kofflera, 141 metrów, wywalczyli Austriacy, za nimi Norwegowie i Słoweńcy. Polacy mimo kapitalnego skoku Adama Małysza ponownie zmarnowali wielką szansę. Na pewno zawsze będę żałował, że tego medalu już w drużynie nie zdobędę, ale myślę, że chłopaki będą się rozwijać i na pewno ten medal w końcu zdobędą. Na Mistrzostwach Świata orzeł z Wisły wylądował po raz ostatni. Powoli podsumowując, te mistrzostwa to pojedynek dwóch wielkich potęg. Tak jak w biegach narciarskich dominują Norwegowie, tak na skoczni niepodzielnie rządzą Austriacy. Z Oslo wywiozą komplet złotych medali. Ostatnią konkurencję bieg mężczyzn na 50 km stylem dowolnym wygrał ku satysfakcji gospodarzy Norweg Petter Northug. Petter Northug, tak się nazywa bohater narodowy Norwegii i wróg numer jeden Szwecji. Po prowokacji na finiszu biegu sztafet szwedzka prasa zamieściła taki oto rysunek. Zdenerwować króla tych mistrzostw się jednak nie udało. Northug znów z łatwością uciekł rywalom, znów na ostatnim podbiegu. Na tych mistrzostwach w prawie każdym starcie stawaliśmy na podium, często podwójnie. Wygraliśmy też sztafetę. Lepszego występu nie mogliśmy sobie wymarzyć. 5 medali Northuga, 5 medali Biergen. To połowa całego norweskiego dorobku. Dzięki temu gospodarze pobili swój własny rekord wszechczasów. 6 lat temu w Oberstdorfie na podium stawali 19 razy, teraz 20, z czego aż 8 na najwyższym stopniu. My też żegnamy się z rekordem. 4 medali na jednych narciarskich mistrzostwach nie zdobyliśmy nigdy wcześniej. Wrócił do domu z Mistrzostw Świata w Oslo, ostatnich w jego karierze. Na lotnisku w Balicach witany był bardzo serdecznie. Na mistrza czekały żona z córką i około 200 kibiców. Prosto z lotniska Adam Małysz pojechał do Wisły, gdzie został przyjęty przez prezydenta Rzeczypospolitej. Bronisław Komorowski zapowiedział obecność na pożegnalnych zawodach w Zakopanem 26 maja.